Platon miłość pojmował jako siłę, która pośredniczy między tym, co zmysłowe i tym, co nadzmysłowe. Miłość to siła, która uskrzydla i poprzez różne stopnie piękna wznosi do idei piękna, czyli piękna idealnego. A jako, że piękno dla Platona było tożsame z dobrem, miłość jest siłą, która wznosi nas również ku idealnemu dobru. W uczcie czytamy o symbolizującym pożądanie demonicznym bycie zwanym Erosem, który został spłodzony przez Penię, biedę i Porosa, bogactwo, w dniu urodzin Afrodyty, bogini miłości i piękna. Eros nie jest ani piękny, ani dobry. Nie jest też szpetny i zły, ale jest kimś pośrodku. Jest pragnieniem piękna i dobra. Pragnie ich, gdyż dostrzega w sobie ich brak. Według Platona to, co ludzie nazywają miłością, jest tylko małą cząstką prawdziwej miłości. Według niego miłość jest pragnieniem, piękna i dobra. Platon wyróżnia kilka etapów, poprzez które miłość prowadzi człowieka ku dobru i pięknu. Najniższy stopień miłości zajmuje miłość fizyczna, która jest pragnieniem wejścia w posiadanie pięknego ciała, po to, aby zrodzić w nim inne piękne ciała. Już ta miłość jest pragnieniem nieśmiertelności i wieczności. Następny stopień stanowi miłość między tymi, co w innych bardziej miłują duszę niż ciało, gdyż przymioty duszy i piękne uczynki wydają się trwalsze niż przymioty ciała. Od tej miłości człowiek kieruje się jeszcze wyżej, ku umiłowaniu nauki o pięknie, zaś na szczycie stopni miłości znajduje się oślepiająca idea piękna. Cały ten proces jest przechodzeniem od tego, co jednostkowe, ku temu, co ogólne. Platon pisze: bo tędy biegnie naturalna droga miłości, od jednego pięknego ciała do dwóch, a od dwóch do wszystkich pięknych ciał, a od ciał pięknych do pięknych postępków, od postępków do nauk pięknych, a od nauk aż do tej nauki na końcu, która już nie o innym pięknie mówi, ale człowiekowi daje piękno samo w sobie. O samej idei piękna Platon pisze tak: i nie ukaże mu się piękno, niby twarz albo ręce jakie, lub jakakolwiek cząstka cielesna, ani jako słowo, ni wiedza jakakolwiek, ani jako cecha jakiegoś, powiedzmy, stworzenia, ni ziemi, ni nieba, ani czegokolwiek innego, tylko piękno samo w sobie, niezmienne i wieczne, a wszystkie inne przedmioty piękne uczestniczą w nim jakoś w ten sposób, że podczas gdy same powstają i giną, ono ani się pełniejszym nie staje, ani uboższym, ani go żadna w ogóle zmiana nie dotyka. Miłość dla Platona to nic innego jak właściwe duszy dążenie do osiągnięcia i wiecznego posiadania dobra. Koncepcja ta nie ma w filozofii Platona samodzielnego charakteru. Stanowi element spajający teorię poznania z teorią etyczną i jako taka służy wyjaśnieniu motywów kierujących ludzkim poznaniem. Czy Platon deprecjonuje pojęcie miłości? I tak, i nie. Deprecjonuje, gdyż nie nadaje miłości nadrzędnego charakteru, jaki nadaje mu na przykład nasza kultura. Nie deprecjonuje, gdyż czyni ją elementem koniecznym dla samorealizacji człowieka.